Aniołki i spółka. Ostatnia szansa. Piękny wiosenny dzień. Wiatr we włosach. Czasem jeden dzień wystarczy, żeby zapomnieć o kłopotach i niemal uwierzyć, że nic złego nie może się więcej stać. Och, Rach! Aż tu nagle, w najmniej spodziewanym momencie, pojawia się pierwsza czarna chmura. A za nią druga i trzecia. Słońce znika w mgnieniu oka, w oddali słychać już pierwsze grzmoty. Profesor Drakania? Tak, to ja, we własnej osobie. Czym sobie zasłużyłam na osobistą wizytę samych wysłanników zła? Mamy diabłogram! Prosto od piekielnej loży. Podobno coś pilnego. A? Na co czekacie? Dostarczyliście diabłogram. Idźcie o tym zawiadomić piekielną lożę. To prawda. Nawet najpiękniejszy dzień może zostać zepsuty przez jedną chmurkę. Albo pojedyncze słowo. Przykro mi, Raf. Miałem nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ja też. Kiedy dokładnie mam się wynieść ze szkoły? Masz czas do rana. Oh, to tylko kilka godzin. Przez ten czas będziesz musiała pozostać w swoim pokoju. Niebiańska loża przemówiła. Nie mogę ci pomóc. Do diabła z tym wszystkim! Do diabła z turniejami! Do diabła z piekielną lożą! Siarku się, uspokój się! I do diabła z panią! Zaczekaj chwilę! Czego pani jeszcze chce? Chcę ci powiedzieć, że bardzo mi przykro, ale nie mogę nic zrobić. Tak zadecydowała piekielna loża. Proszę nie udawać, że pani i profesor Arkan w ogóle się nami przejmujecie. Prosiliśmy o pomoc. Raf i ja błagaliśmy, żebyście pomogli nam wyjaśnić, kto za tym stoi. Tak, to prawda. Ale może mamy jeszcze trochę czasu. Dziękuję panu za przybycie. Mówiła pani, że to nagła sprawa. Owszem, zgadza się. Musimy pomóc Raf i Siarku sobie. Ale jak? Decyzja już zapadła. Ale gdybyśmy zdołali dowiedzieć się, kto nimi manipulował i w jakim celu... To co wtedy? Nawet jeśli odkryjemy, kto za tym stoi, nie zmieni to faktu, że się pocałowali. A jeśli ktoś użył zaklęcia, żeby na nich wpłynąć? Dlaczego ktoś miałby to zrobić? Nie jestem pewna, ale myślę, że znajdzie się podejrzany. Podejrzany? Kto? Wejdźmy do sali portretów. Pokażę panu. O wielka bramo sekretów, która kryje wszystkie portrety, opiekun prosi o dostęp. O wielka bramo sekretów, która kryje wszystkie portrety, kusicielka prosi o dostęp. O co tu chodzi? Nie sądziłam, że kiedyś powiem to do anioła, ale proszę o cierpliwość. To portrety tych, którzy mają wolną wolę. Tak, profesorze, ale co oznacza ta pusta rama? Czy to dlatego tu jesteśmy? Ten brakujący portret to część legendy o istocie neutralnej. Na pewno pan o niej słyszał. Czemu pani sądzi, że tu chodzi o nią? Kobieca intuicja. I oczywiście diabelska. Nie mamy żadnych dowodów. Jeszcze nie. Do tego jest potrzebny pan. Ja? Musimy się dowiedzieć, czy istota neutralna stoi za tym pocałunkiem. To jedyna szansa, żeby ocalić Raf i Siarkusa. Jak sprawdzić, czy to ona? Proste. Proszę spytać niebiańską lożę. Rozmawiałem z nimi, nic mi nie powiedzieli. Może trzeba zapytać wprost? Nie może pani zapytać piekielnej loży? Odpowiedzą mi kłamstwem. Diabły bez przerwy kłamią. Nie jesteśmy tak godni zaufania jak wy. To prawda. Niebiańska loża na pewno nie skłamie. Właśnie. Przestańcie robić takie smutne miny. Ta decyzja jest niesprawiedliwa. Tak, mam wielką ochotę powiedzieć tej loży, co o tym myślę. Tak, zachowali się okropnie.
Mają szczęście, że ich tutaj nie ma. Ale kiedy wrócę do Aniołkowa, zamierzam sobie z nimi na ten temat pogadać. Nie, łakotko, nie wolno robić takich rzeczy. A to niby dlaczego? Nie chcę, żebyście się przeze mnie wpakowały w tarapaty. I nie chcę, żebyście mnie żałowały. Przecież jesteśmy twoimi przyjaciółkami. I zawsze nimi będziecie. Przecież nie wyprowadzam się na drugi koniec świata. Będę za wami tęsknić, ale niedługo zobaczymy się znowu w Aniołkowie. Przejdziecie kolejny etap i wrócicie z pięknymi aureolkami. A teraz chodźcie tu do mnie i uściskajcie mnie. Nienawidzę pożegnań! Nie słuchałaś, łakotko? Raf powiedziała, że nie żegnamy się na zawsze. Ale to wciąż pożegnanie. Nie da się ukryć. Jest jeszcze jedna osoba, z którą chcę się pożegnać przed odejściem. Siarkus. Widzę, że nic się przed wami nie ukryje. Po tym wszystkim, co razem przeszliśmy, jest dla mnie kimś więcej niż rywalem. Rozumiemy cię. Nie musisz się wstydzić. Tyle, że nie mam pojęcia, jak się do niego dostać. Nie wolno mi stąd wychodzić. Myślę, że to się da załatwić. Tak. Jeśli nasza przyjaciółka chce się pożegnać z diabłem, to trzeba jej pomóc. Przyjaciółka? A ja myślałam, że mówimy o Raf. Coś wymyślę, nie kłopoczcie się. Wiemy, o co ci chodzi. Nie chcesz, żebyśmy się wpakowały w tarapaty. Ale skoro nie zdołałyśmy cię obronić, chciałybyśmy ci pomóc przynajmniej w tej sprawie. Ale... Dosyć. Bez dyskusji, wszystko już ustalone. Idziesz do Siarkusa, albo Siarkus przyjdzie tu. Nie patrz tam. Cześć, dziewczyny. Cześć. Lepiej unikać korytarza, straszny tam ruch. Co teraz? Trzeba ją stąd jakoś niepostrzeżenie wydostać. Tak. I nikt nie może zauważyć, że zniknęła. Macie jakieś plany? Przecież nie wyjdę frontowymi drzwiami. No to musisz wyjść przez okno. Miki, wiesz, że nie o to mi chodziło. Nie, ale to niezły pomysł. Pamiętaj, że Raf nie może korzystać ze skrzydeł. Wiesz, co będzie, jak spadnie na chodnik z tej wysokości? Zostanie z niej tylko mokra plama z aureolką. Co za makabra. Jakiś inny pomysł? Łakotka ma rację, nie mogę latać. Tak, ale nam nikt nie odebrał tej zdolności. Wyniesiemy cię z Uri przez okno w gabinecie dyrektora. Zapomniałaś, że Raf straciła wszystkie moce? Może się okazać, że wcale nie jest niewidzialna dla śmiertelników. Jeśli będzie tak wisieć w powietrzu, dzieciaki na dziedzińcu na pewno ją zauważą. I właśnie dlatego ty się nimi zajmiesz, moja droga. Ja? No dobrze, zastanówmy się. Co mogłabym zrobić, żeby odwrócić ich uwagę? Już wiem, to się zawsze sprawdza. Widzę skrzydła! A co to takiego? Ja chyba śnię. Statek kosmiczny? Latający spodek! No przecież mówię! Kosmici chcą nas porwać, żeby tylko nie wybrali mnie. Spokojnie, prędzej wybiorą mnie. Trochę przesadziłaś. Miałam odwrócić ich uwagę, prawda? No to proszę. Dobra robota, łakotko. Genialne! Tak, macie rację. Teraz przez jakiś czas będą myśleć tylko o latających spotkach. Jesteś gotowa, Raf? Naprawdę chcecie tak ryzykować? Nie musisz się o nic martwić. Lecimy! Dziwnie się czuję, lecąc bez skrzydeł. Tylko się za bardzo nie przyzwyczajaj. Prędko, zanim mój hologram zniknie! No! Nieźle. Świetne lądowanie, dziewczyny. Dziękujemy za wybranie naszych linii. Ponieważ jestem kapitanem, przypominam, że nie dotarłyśmy do celu podróży. No tak. Więc ruszajmy dalej. Do Siarkusa. Tak pomyślałam. Tak, łakotko? Będzie lepiej, jeśli tylko jedna z nas pójdzie z Raf. Cztery aniołki w kwaterach diabłów będą się trochę wyróżniały. Trudno się nie zgodzić. Ja pójdę z Raf. Świetnie. Nieźle mi idzie, co? Witamy, profesorze Arkan. Dziękuję za audiencję. Jest pan zawsze mile widziany. Co pana do nas sprowadza? Pocałunek Raf i Siarkusa. Muszę wiedzieć, czy ma coś wspólnego z legendą o istocie neutralnej. Może dali się zwabić w pułapkę? Może zostali niesłusznie ukarani? Jeśli ma pan rację, to zmienia postać rzeczy. Znam legendę o tej istocie. Uwięził ją pocałunek anioła z diabłem. I tylko podobny pocałunek może ją wyzwolić. W takim razie mogła wpłynąć na Raf i Siarkusa, licząc na to, że ich pocałunek uwolni ją z otchłani.
Tak, nie możemy wykluczyć takiej ewentualności. Więc możliwe jest, że to nie była ich wina? Owszem, ale nie mamy jak tego sprawdzić. Przecież to oczywiste. Nie mamy dowodu, że istota neutralna była w to zamieszana. W takim razie będę musiał go znaleźć. Nawet my nie widzimy, co się dzieje w otchłani. Udam się tam osobiście. Profesorze Arkan, otchłań to nieznane i niebezpieczne miejsce. Co to znaczy? Nawet niebiańska loża niewiele o niej wie. Czyha tam wiele pułapek, a jeśli się pan zgubi, już nigdy nie znajdzie pan drogi powrotnej. Rozumiem. Jeśli pan to zrobi, to na własną odpowiedzialność. Niebiańska loża nie będzie mogła pomóc. Muszę to zrobić dla Raf, dlatego proszę o pozwolenie. Wszyscy stoją jak posągi. Bałam się, że nas zobaczą, więc musiałam użyć blokujących skrzydeł. Znajdźmy Siarkusa, żebyś mogła się pożegnać. Wygląda na to, że jego pokój jest pusty. Dokąd mógł pójść? Zadaliśmy sobie tyle trudu, a jej nawet tu nie ma. Chciałem się z nią tylko pożegnać. Lepiej wracajmy, zanim ktoś zobaczy, że cię nie ma. Dziękuję za wszystko. Przynajmniej próbowałyśmy. Naprawdę myślałam, że nam się uda. Przykro mi, że nie mogłaś się pożegnać. Trudno. Myślę, że po prostu nie było nam to pisane. To dlatego, że nie powinnaś odchodzić. A? Już o tym rozmawiałyśmy. Dobrze, już dobrze. A gdybyśmy zdołały udowodnić, że ktoś faktycznie zastawił na ciebie pułapkę? O czym ty mówisz, Uri? Mam nowy pomysł. Niebezpieczny, ale może zadziałać. Wyprawa do otchłani to niebezpieczne. Jestem to winien, Raf. Liczyła na mnie. Mogłem zrobić więcej, żeby jej pomóc. To samo dotyczy mnie. Powinnam była bronić Siarkusa i dlatego pójdę z panem. Co? Słyszał mnie pan. Udam się z panem do otchłani. Mogę być potrzebna. Jest pani pewna? 100%. Więc pośpieszmy się, mamy mało czasu. Pani, obawiam się, że Arkan i Drakonia niedługo dowiedzą się o naszej ucieczce. O, nie ma powodów do zmartwienia. Znajdą w otchłani tylko niespodziankę, którą dla nich zostawiłam. Zapewniam cię, że ta dwójka nie sprawi nam już kłopotu. Angel's Angie Down, the paradise you've always